Trzymaj się, Józeczku, pa. Dziękujemy naszemu wspaniałemu przyjacielowi, komentatorowi. Oczywiście, kochani, żartujemy. To mój serdeczny przyjaciel od wielu lat, Józiu. Jedzie do Wrześni. Gutek! Gutek! Józek! Józiu! Piątki w sobie dali. Bardzo Jutek Gutka lubi, kochani. Józek jest przyjacielem naszej rodziny, kochani, od początku, od dnia ślubu. Był na naszym ślubie. Był przy wszystkich naszych ważnych wydarzeniach, przy narodzinach Gutka. Gutek bardzo Józia lubi i bardzo się cieszy, że będzie nas Józiu częściej odwiedzał. Także Józiu, trzymamy za słówko, czekamy na Ciebie. Józek pochodzi z Wrześni. Przypominam, Gutek przy piłce, teraz zobaczcie, numer 8, piękna piła, super. Brawo. Kochani, prowadzimy 2-0 po pierwszej połowie z Orlą Wąsosz. Tych bramek powinno, myślę, znacznie więcej wpaść, ale na bramki również zasłużyła ekipa Orła Wąsosz. Bardzo fajnie grają, bardzo fajną pracę wykonuje pani bramkarz. Bardzo mi imponuje, fajna dziewczynka o super warunkach fizycznych. Myślę, że jest troszkę starsza, przypominam, liga jest dla rocznika 2-5. Już jeszcze raz dziękujemy, trzymaj się cieplutko, do zobaczenia. Tak jak mówię, Józiu, przewspaniała, pozytywna postać, kochani. Wiele rzeczy, które macie na tym kanale, mojego sposobu myślenia, to też jego praca, kochani. Razem zarabialiśmy kiedyś pieniądze w takich troszkę mniej konwencjonalnych biznesach. Jakby poziom myślenia stamtąd przenosimy na nasze życie sportowe, na nasze życie rodzinne i fajnie się to układa. Słuchajcie, komentarz spokojny, cichutki, nie chcemy dokuczać. Przede wszystkim patrzcie po lewej stronie, trener Zagłębia, Patryk Koszarski. Pozdrawiamy, trenerze Patryku. Gutek uwielbia tutaj z trenerem Patrykiem rozgrywać zawody. Poza tym świetnie się tu bawi, w bramce ma przyjaciela Oskiego z numerem 6, Łuki. Tak, nasz Łuki Kalamarz, z którym Gutek wspólnie z KS Talent rozmontowywali naprawdę niejedną ekipę. Przypominam, oni osiągnęli 5. miejsce na Mistrzostwach Polski, kochani, wśród 13 tysięcy startujących drużyn, także zrobili piękną rzecz. Pamiętam, wtedy 19 meczy rozegraliśmy, 18 wygraliśmy i jeden przegraliśmy, który był też wygrany. No, zapamiętamy to na długo, długo. Prowadziliśmy 3-2 do 14 minuty, mecz trwał 16 minut i przegraliśmy to 4-3. Także kochani, zobaczcie, Gutek, Łuki, zaczynamy. Natomiast z drugiej strony trener Orła, słuchajcie, także brawo. Łuki chyba albo zamienił się z Gutkiem, albo Gutek asekuruje, bo z tego co wiem, to co obserwowaliśmy w pierwszej połowie, Łuki był na 6, Gutek był na 8, czyli troszkę wyżej. Łukasz gdzieś tam za plecami, patrzcie. Aj, 15 palił. Gdyby Gutek zagrał od razu na 15, byłby spalony. Mamy tak piłkę, patrzcie, świetnie, brawo. Podejmuje próbę, jest strzał, brawo. Także na razie, kochani, 2-0, stan rywalizacji. Na 1-0 strzelił Gutek, potem na 2-0 dał piękne dośrodkowanie, kochani, które skończyło się bramką. Tu z lewej strony wrzucił piłę. Natomiast myślę, że mogliśmy mieć troszkę więcej goli, troszkę brakło szczęścia, troszkę brakło gry zespołowej. Pali 15, tak, 15 był na spalonym. No, spalonych sporo, kochani, ale wynika to z tego, że chłopcy ze sobą rzadko grają. Żeby spalonych było mało, słuchajcie, to musi być ekipa, patrzcie. No, mogło to zaskoczyć, widzę, że chłopak połówkę ma w jednym palcu. Z turbo kozaka. Oski tak na spokojnie kontrolował lot tej piłki, ale myślę, że 20 cm mogłoby to zrobić psikusa. Oczywiście bramka by była uznana, bo to z ręki rzut bezpośredni, także można było pokusić się o bramkę. Bramki są na 16, pełnowymiarowego boiska. Gramy w lidze młodzika w kategorii 2005. My jesteśmy całą drużyną 2-6. Myślę, że ekipa z Wąsosza jest zmiksowana, czyli połowa to 6, 5, może 7. Ciężko powiedzieć, kochani, natomiast często w małych ośrodkach piłkarskich tak się składa po prostu drużynę i chwała, wielki szacunek za to, że to się dało zrobić. Natomiast jakby no, w Akademii jest sporo chłopców do grania, w związku z tym mamy dwie ligi. My dzisiaj gramy z trenerem Patrykiem.
stały fragment gry, kochani. No, chłopak potrafił, że pokazał. Zobaczcie teraz następne fajne zagranie. Taka wrzutka podcinką, taką miękką. Brawo. Brawo, Łuki, świetnie. Patrzcie. Świetną piłę dał. Patrzcie. Brawo, pani bramkarz, kochani. Fajną piłkę Łukasz rzucił. No naprawdę dostał numer 15. Fajną tutaj sytuację. Świetna akcja. Gratulacje dla nich. Jesteśmy pod wrażeniem obiektu, kochani. Naprawdę niewielka miejscowość. Mnóstwo pracy. Zobaczcie, jestem na takim domku na drzewie. Stąd dla Was prowadzę zapis meczowy, także naprawdę widać tutaj wielkich pasjonatów. No, super. Łuki wrzuca piłkę. Ach, przeszkodzili sobie sami chyba. Tak, przeszkodzili sobie sami chłopcy. Cały czas stan meczu 2-0. Kochani, Wąsosz to miejscowość na trasie Lubin-Rawicz za Ścinawą. To jest województwo dolnośląskie. My mamy tutaj około 100 km z Bolesławca, skąd jedziemy swoim autkiem. Z Lubina jest około 30-40 km, także spory kawałek jesteśmy od domku. W dniu wczorajszym Kudełek grał w Głogowie swoje zawody, natomiast my jeszcze dzisiaj, kochani, wracamy do domku, jemy obiadek i gonimy z szabełkami na... Patrzcie. Ja cię kręcę, szkoda, patrzcie, strzeka Gutek. Coś, no brak porozumienia, kochani. Rzadko grają, tak jak mówię, no słabo troszkę, bo... ale jeszcze się chłopcy rozegrają. Natomiast, kochani... No fajna akcja była, wybiłem się z gadki. Rower do grania, nie stój rower, tylko do brawo, patrzcie, świetnie, brawo. Super. Ładnie Łukasz, kochani, przyjął to w sposób taki niekonwencjonalny. Zobaczcie, ale dziurę ładnie tutaj trafił chłopca, świetnie. Ojej, nie wiem, a może był, może gdzieś tam zaczepił, się chłopak ustawił, upadł. Patrzcie, idziemy prawą stroną, Gutek z środkiem zamyka, kolega numer 15, obrońca na świetnym spokoju. Słuchajcie, no właśnie mnie takie rzeczy imponują, właśnie nie wybić, nie laga, próba na spokoju, wyprowadzenia piłki. Bardzo podoba mi się gra zawodnika numer 17. Pomimo, że ja, tak jak mówię, nie bardzo się na tym znam. Nie uważam się za absolutnie żadnego fachowca, znawcę. Jestem pasjonatem 7 lat przy dziecięcej piłce nożnej. Piłkę normalną kocham od zawsze. Nie jestem niezrealizowanym piłkarzem, kochani. Moje dzieciaki nie są z żadnej presji. Patrzcie. Moje dzieci są ściągnięci, kochani, z presji jakiejś tam, jak często się to trafia u tatusiów piłkarzy, którzy mieli większe ambicje, się coś nie poukładało. Ktoś tam kiedyś nas ciągle podpytywał, czy to nie jest tak, kochani, że ja nie dostałem się do ekstraklasy. Nie, ja nawet w B-klasie za wiele się nie pobawiłem, mam za sobą jakiś tam epizod, mecz chyba. Natomiast... jakoś tam nigdy w tym kierunku nic nie próbowałem robić. Gram w piłę do dzisiaj podwórkowo jako pasjonat. Każdą środę, przypominam, bawimy się z przyjaciółmi. Świetnie, bez presji, na zupełnie innych zasadach, kochani. Nikt tam nie wkłada nogi jak nie musi, także oczywiście nie odpuszczamy. Jesteśmy mocno zaangażowani, chcemy wygrywać. To idea sportu, słuchajcie, pamiętajcie, żeby nie zapominać o tym, powtarzając na okrągło, że zabawa, zabawa, natomiast no, częścią składową tej zabawy niestety są wyniki, kochani, i nie wolno o tym zapominać. Langi, chodź na prawo, chodź, chodź, Filip, na szóstkę chodź, Łuka! Na dziewięć.
Łukaszek idzie teraz, kochani, na 9, czyli Łukaszek będzie teraz naszym rządłem. Będą się, kochani, szukać z Gutkiem, będzie starał się Gutek uruchomić Łukasza, wypuścić go na sytuację sam na sam. Patrzcie. Jest faul, tak, to było pchanie, pchanie. Patrzcie, cyk, szybka piłka i co? Gutek już Łukasza znalazł. Ach, niewiele brakło. Przesunięcie na 9 od razu, bo Łukasz by zamknął golem. Natomiast póki co cały czas 2-0, kochani, po bramce Gutka, po dośrodkowaniu Gutka prowadzimy w Wąsoszu. Dużo było, kochani, pracy. Obaj bardzo zacięcie pracowali. W ocenie pana sędziego faul jest w stronę bramki Orła. Orła, tak, Wąsosz. Świetna piła, słuchajcie, naprawdę fajna piła. Brawo, brawo, patrz przez tył troszkę, tak, pograj z drużyną, ajajaj, szkoda. Bardzo fajnie, dużo prób kolega numer 15, natomiast uwaga, patrzcie, pięknie, patrzcie. Aj, Łuki nie w tą stronę zszedł, kochani, ale jeszcze cały czas przy bramie, cały czas pod akcją. Okej. Tak. Długa piłka, kochani, kolega palił ze 2 metry, kochani, natomiast no, dajcie panu sędziemu pracować, dzieciom się bawić, kochani, zdobywać doświadczenia, uczyć się, kochani, natomiast no. Bardzo emocjonalnie tam kibice, kochani, podchodzą. Emocjonalnie podchodzą kibice, kochani. Natomiast weźcie to jako chyba lekcję, dlatego że tak naprawdę odsyłam do filmika Respekt. Filmik, który mnie też troszkę jakby nauczył innego spojrzenia na sport, na piłkę nożną. Tak, to jest źle wyrzucony aut. Piłka popchana, nie rzucona. Natomiast pamiętajcie, kochani, że piłka możliwa nie jest możliwa do wykonania bez pracy arbitra. Ja osobiście bym się na sędziego nie nadawał, kochani, dlatego że jestem bardzo uczciwym człowiekiem i decyzje, które sędzia podejmuje, kochani, jest brawo, Guciu, ale to zrobił. I jaką piłę dał Łuki uruchomiony, kochani, natomiast no, teraz spalony w drugą stronę, nie umiem się odnieść do sytuacji, bo bardziej patrzyłem, co robi Gutek, nie jak startuje Łuki. Dlatego jest pan jeden sędzia i nie wiem, czy patrzył, co robi Gutek, czy gdzie stoi Łuki. No ale taką decyzję podjął, my to szanujemy. I pamiętajcie, że on podejmuje decyzję w ułamku sekundy i to na bazie sytuacji, w której, w miejscu, w którym stoi. Wystarczy, że lekko zawodnik mu przysłoni i on już nie może zobaczyć, czy było zagranie ręką, czy nie. Często gdzieś tam potrzebna jest decyzja intuicyjna. Często potrzebna jest gdzieś, kochani, psychologiczna. Patrzymy, jak zawodnicy się odnoszą do tej sytuacji, bo najczęściej piłka idzie w aut, to obaj podnoszą rękę w górę, oczekując decyzji w swoją stronę. Natomiast pamiętajmy, kochani, że bez arbitrów, no niestety, ten sport nie funkcjonuje. Brawo, Guciu, świetnie. Piłę, tu było piła, czysta piła, kochani. No, tak jak trener świetnie reaguje, tu była piła. Decyzja sędziego jest nieodwołalna i naprawdę wyrzucanie swoich emocji nic tu nie zmienia. Nie ma to sensu. Ja też mam odczucie, kochani, że Gutek trafił piłkę, że to faul nie był, natomiast to kompletnie nic nie zmienia. Dokładnie tak samo jak karny Błaszczykowskiego, kochani, nie będzie powtórzony.
Przypominam, kochani, wszystkie hity i newsy, jak to mieliśmy powtarzać karnego Błaszczykowskiego. Tu było pchanie, tak. Świetnie pan sędzia to wyłapał. Numer 2 od nas popycha Bagietek i mamy rzut wolny dla ekipy Orli. To nie jest orzeł Wąsosz, tylko Orla, tak? Wąsosz, także przepraszam, jak gdzieś tam. Brawo, patrzcie. To jest Orla Wąsosz, tak? Czyli nie orzeł Wąsosz, a Orla. Orzeł to Ząbkowice, orzeł to jest sporo ekip orzeł, natomiast Orla jest Wąsosz. Jak gdzieś w transmisji swojej zniekształciłem nazwę, przepraszam gospodarzy Łuki. Świetna piła, nie palił, nie, dwójka została. Ach, kochani, niewiele brakło, byłby gol, nie weszło to do sieci, natomiast świetna akcja, bardzo ładnie Łukasz wyskoczył, przypilnował obrońcę numer 2, który złamał linię, w związku z tym chłopcy są poddanym strzale. Niecelnym minimalnie, ale oddanym strzale. Brawo! Nie wiem, czy to był spalony, kochani. Nie umiem powiedzieć. Gutek fajnie czekał. No, mimo wszystko jest decyzja. Gol nie zostaje uznany. Sam jestem naprawdę ciekawy, jak to wygląda na spokojnie, kiedy mamy możliwość złapać stop katle, zatrzymać pauzę na YouTube i spojrzeć, kochani, jak był Gutek ustawiony w momencie podania. Szybko Marecki bieg! Korner ustawia, już dawaj, gramy dalej! Karol, to jest podanie? Brawo, przerwane, świetnie, patrz! Brawo, ajajajajaj, pięknie miało być z pierwszej, no, już tam się Gutek przy tym pośliznął, upadł i co? I teraz szczęście przy nas, kochani, dlatego, że no, Orla tutaj naprawdę zasłużyła na gol. Naprawdę, bardzo fajnie ekipa gra. Jest 2-0, nie? Nie wpadło teraz nic jeszcze, nie? Dobrze mówi, nie wpadło, nie? Jest 2-0 do przerwy. Jak dobrze mi się z wami gada, kochani, tak jak mówię, wyniki w moim przypadku sprawa drugorzędna. Słucham w międzyczasie ptaszków. Naprawdę fajnie to wygląda. Fajne granie, Łukaszku. Gratulacje. Brawo, Karcie, brawo. Wiki do grania, Wiki, wyjdź do gry. Patrzcie, patrzcie, wyjdź, patrzcie, daj, daj, świetnie, brawo! No gdzie spalony teraz, nie przesadzaj, brama czysta jak lala. Tam sędziują za pana, przepraszam, kochani, ale no, tego chyba nigdy nie ogarnę. Brawo, piękna akcja, ślicznie puścił. Brawo, Guciu, do końca wyczekał, kochani, 3-0. Natomiast naprawdę bardzo ładną piłkę tu kolega numer 11 dał. Gratulacje, świetnie zatrzymał, przyczekał, zobaczył, czy kolega jest nienaspalonym, w tym przypadku Gutek. Mamy 3-0, naprawdę bardzo ładne. Natomiast tam mamy w trybunach asystenta pana sędziego. Trochę się uniosłem, dlatego że dajmy pracować sędziom, naprawdę, a dzieciom się świetnie rozwijać. Pamiętajcie, że jeżeli wbijecie waszym dzieciom do głowy, że wszyscy sędziowie to sprzedawczykowie, że PZPN, PZPN i dalej te smutne piosenki, to strzelacie se w kolano, tak naprawdę. Strzelamy se, kochani, w kolano, burzymy autorytet, burzymy sens piłki nożnej, burzymy sens sportu, myślenia, pojawiają się dziwne jakieś tam operacje, korupcyjne pomysły, w ogóle, słuchajcie, radość ucieka i odsyłam jeszcze raz do filmiku Respekt, Respekt. Jest piękny film, kochani, Respekt. Jeszcze jedną rzecz pamiętajcie, to nie są jeszcze seniorzy, juniorzy. Nie uczmy ich aktorstwa, nie uczmy ich
system szukań dziwnych rzeczy, kochani. To jeszcze cały czas musi być czysta gra. Brawo. Świetnie, brawo, Gutek, brawo. Brawo, no mocno, brawo. Świetnie. Utrzymaliśmy tą piłkę, brawo, patrzcie. Super, i co? Myślę, będzie bramka. Rzut wolny, kochani. Rzut wolny mamy w tej chwili z samej linii pola karnego. No, kolega popracował barkiem. Muszę wam powiedzieć, kochani, tak. Jeden gwizdnie, drugi tak grać. To już jest kwestia indywidualnego, jak to pan Sławek mówi, że by się obronili. Natomiast muszę powiedzieć, kochani, że... Uwaga. Och, kochani, piękny strzał, naprawdę. Naprawdę mi tu kolega imponuje. Mieliśmy okazję zobaczyć jego strzał z podbicia, jest strzał dośrodkowanie, strzał z rzutu wolnego. Fajne boiskowe zachowania, kochani. No. Super. Pracuj, kolego, pracuj, bo jest szansa coś fajnego w życiu ugrać. Uwaga, gramy. W tej połowie na razie oglądaliśmy jedną bramkę, mamy 3-0, kochani. Jak na razie pięknie jest odbiór, patrz, świetne przebicie, kochani. Zobaczcie. Brawo, Gutek, trzecia bramka. Z tyłka, no świetnie, ale mamy hat-tricka, Gucia, kochani, no taki przypadkowy, to, a to nie koleżanka, mamy wymianę bramkarza, kochani, czyli ten bramkarz, wybijając piłkę, nastrzelił Gutka, kochani, no Gutek jeszcze chyba z dupci bramki nie strzelał, także gratulacje. Gratulacje, Guciu, bramki z tyłeczka, gratulacje hat-tricka. Słuchajcie, prowadzimy 4-0, czego, tak jak mówię, no fajnie się Guciowi gra, dobrze bawi. Mamy 3 bramki w jego wydaniu. Mamy podanie, dośrodkowanie na bramkę numer 4. Także no widzę spory uśmiech na twarzy, a to dla mnie najważniejsze. Pamiętajcie, kochani, mówię w tej chwili nie jako youtuber, tylko jako tato. Gutek jest... ja nie jestem obiektywny i pamiętajcie, wy też nie musicie być. Dla was wasze dzieci są waszymi Messimi. Gutek jest dla mnie Messim. Dla was jest, Kaziu, wasz Ronaldo. Ja to doskonale rozumiem i pamiętajcie, że to trzeba rozumieć. Oczywiście nie przeszkadzamy trenerom w pracy. Każdy zna swoją rolę. Ale kiedy my przesadzamy jako rodzice, trenerzy mają prawo reagować i dokładnie to samo w stronę drugą. To jest układ wygrał, wygrał. To są, słuchajcie, my jedziemy na tym samym wózku. Piękną piłę, kochani, nie próbował Gutek strzału, ale ładnie to zgrali, ale ładnie to zgrali. Świetnie, brawo. Myślałem, że to będzie strzał, a jednak chłopcy, świetne kombinacyjne zagranie. No brawo. Brawo, Oski. Ale to będzie gol, patrzcie. Tak, brawo. Fajna, odważna gra Oskiego. Mamy 4-1. Słuchajcie, nic się Oski nie stało. Naprawdę na dużo na przedpolu. Brawo dla chłopaka. Słuchajcie, jak najbardziej Orla Wąsosz na tą bramkę zasługuje, kochani. Mamy 4-1 na około 6 minut przed końcem spotkania. Natomiast zasłużyli, kochani, na tą bramkę. Oski się świetnie bawił, kochani. Teraz Gutek spóźnił moment podania. Chłopak tą piłkę przeczytał, odebrał. Jest podwojony, ale świetnie se tam radzi. Patrzcie. Ech, niewiele brakło. Wyszłoby z tego fajne dośrodkowanie. Natomiast, no mówię, wracając do jakby tutaj mojej myśli, kochani, robimy wszystko, żeby się dzieci świetnie bawiły. Dbam jako rodzice o odpowiedni poziom emocjonalny swoich pociech, kiedy widzę duży smutek, kiedy jest za duży stres. Cały czas pamiętajmy, że to jest 11 lat czy 6 w przypadku Kudła. Brawo. Brawo. Świetnie. Spróbuj. Świetnie. Świetnie. Spróbuj. Dośrodkuj. Spróbuj. Brawo, patrzcie. Uwaga, świetnie, ale walczą. Za długo, próbuj. Mamy rzut rożny. Mamy rzut rożny, kochani, 4-1, naprawdę dobry mecz. Oski, głowa do góry, słuchaj. Widzę, że zły przeżywa, nie lubi tracić bramek, kochani. No, są wszystko świetni, wspaniali, ambitni chłopcy.
Natomiast mnie taka gra imponuje wysoko na przedpolu, odważnie, głową, nogami. Jak nie teraz, to kiedy? Zobaczcie, mamy dośrodkowanie. Ach, kochani, fajna brameczka by była tutaj, tak ekwilibrystycznie Bagietek uderzał. Tak naprawdę nawet nie wiem z czego, czy to wewnętrzna, zewnętrzna, tak się złożył jakby do takiego woleja trochę w powietrzu. Widzimy na trybunach też jeszcze jeden ciekawy, słuchajcie, ciekawą sytuację. Widzimy asystenta trenera. Piękną piłę Gutek daje i co? I mamy kolejnego gola. Gutek z dwoma asystami i z trzema bramami. Ale się bawią, ale się bawią. Brawo, Guciu, piękna piła. Brawo dla kolegi za bramkę. Natomiast, kochani, jeszcze jedno ciekawe zjawisko tu przy okazji tego meczyku. Jak wiecie, ja bardzo lubię edukować. Oczywiście bez imion, nazwisk, twarzy. Ja sam popełniałem błędy i robiłem je non-stop. Jako ojciec syna właśnie dbałem o to, żeby go nikt nie krzywdził, żeby pan sędzia nie robił mu jakichś tam złych rzeczy, podejmując jakieś decyzje, które w moim odczuciu były krzywdzące. Gdzieś tam trzymałem Gutka na joysticku, mówiąc mu, co ma strzelać, co ma zrobić, słuchajcie, co ma, jak ma zagrać. Natomiast kiedy oddać strzał, no, niebezpieczeństwo było duże. Tam przy linii jest właśnie bardzo aktywny rodzic, który ma rolę drugą od pana trenera. Podejdź, jedź, wiedź, zabierz, daj, podaj. To są wszystko komunikaty, które tak na dobrą sprawę robią więcej złego jak dobrego. Pamiętajcie, sprawa jest prosta. Jak te komunikaty wasz dzieciaczek słyszy, powstaje u niego konflikt. Wy jesteście rodzicem o najwyższym autorytecie, a powinniście pracować, żeby to takim autorytetem był pan trener. Aj, patrzcie. A powinniście, kochani, pamiętać, że takim autorytetem powinien być pan trener. Jeżeli nie jest, to szukajcie po prostu takiego, któremu zaufacie, który takim autorytetem dla was będzie. Bo jak tam nie ma chemii, to nie ma sensu. Pamiętajcie, że pan trener jest pedagogiem, przede wszystkim pedagogiem, potem trenerem, nauczycielem piłki nożnej. Jeżeli gdzieś te rzeczy się kłócą w waszym odczuciu, to nie ma sensu. Jeżeli jesteście rodzicem zaangażowanym w joystickowanie syna, córki na boisku, podaj, zagraj, wróć, cofnij, to dziecko dostaje dwa komunikaty od trenera. Inny trener kazał, słuchajcie, podawać, wy każecie strzelać. Dzieciak do końca nie wie, co ma zrobić. Powstaje konflikt, przestaje być radość, decyzje powstają. Patrzcie, a i piłka za głęboka, kochani. Natomiast powstaje konflikt normalny, taki prawdziwy, najzwyklejszy, kochani, konflikt. Kogo słuchać, mamę, tatę czy pana trenera? Natomiast patrzcie, fajnie poszedł, kochani, ten 17, bardzo mi się podoba. Naprawdę. Przyznam szczerze, że tam bardzo fajnie jakby upadł i można było gwizdnąć rzut wolny. Wszystko takie naprawdę mocno fajne piłkarskie u niego. Natomiast rękę mamy z drugiej strony. Przystanie 4-1. Natomiast nie 4-1. 5-1, tak? Tak, Gutek ma 3 bramki, 2 asysty, czyli mamy 5-1. I brawo, Oski, świetnie. Poprawka. Ach, nie trafił kolega czysto. Mielibyśmy kolejną szansę na interwencję. Także jakby kończąc moją, kochani, myśl, za chwilkę się skończy mecz. Ostrożnie z tymi uwagami, naprawdę. Dajcie pracować trenerom, sędziom, dzieciom się rozwijać. Nie wywierajcie na nich takiej presji, bo on nie wie, czy ma słuchać ciebie, tato, czy trenera. A jeszcze jak w domu o trenerze opowiadacie, że to dziad, trzymacie na ławie, tamto, siamto. Kochani, to powstaje coś złego. Brawo. Znowu Gutek, kochani, piękną piłą uruchamia 11 i co? I... Ajajaj, i kolega spróbuje. Patrz, próbował się kolega odwrócić. No oni rzadko przez tył grają, kochani. I bramka ma taką magię w tym wieku, że ona ciągnie. Większość się próbuje za wszelką cenę w tamtą stronę ustawić, w tamtą stronę, kochani, strzelać.
Trzeba sporej takiej inteligencji i obrotu oczu dookoła głowy, żeby gdzieś tam tą piłką się podzielić, niekoniecznie w kierunku bramki, bo wycofanie na przedpole do tyłu, kochani, jest bardzo groźną bronią. Natomiast pytanie tylko, czy ktoś z naszych kolegów ustawia się tam, czy z tej broni możemy w naszej drużynie korzystać. Kochani, zbliżamy się do końca, także gratulujemy serdecznie. Pan sędzia patrzy na zegarek, mamy 5-1. Punktujemy w Orli, w Wąsoszu. Mamy w tej chwili, kochani, koniec meczu. Gratulacje serdeczne dla trenera, dla chłopców. Dobre granie, świetnie się pokazała ekipa Orli. Wąsosz, kochani, robili co mogli. Fajnie, że strzelili gola. Gratulacje, panie trenerze. Gratulujemy. No tak. Nie był łatwy. Nie, mecz był naprawdę z kategorii bardzo fajnych. Naprawdę. Wynik nie oddaje, panie trenerze, wynik nie oddaje tego, co było na boisku. Naprawdę. Gratulacje. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę fajnie pograli. Natomiast jeszcze raz bardzo dziękuję. Trzymajcie się cieplutko. Dziękujemy za transmisję.